Dzień dobry, witam was kochani, dzisiaj jest 20 czerwiec, 20 czerwiec czy 20 czerwca? Wybaczcie, za długo mieszkam w Anglii, nawet polskiej gramatyki i ortografii już, już nie znam, bieda znęcą strasznie z moim polskim. No, ale dobra, dosyć o mnie i moich problemach z językiem polskim. Dzisiaj mamy przepiękną kartę, mamy 9 dynarów, 9 monet, jak tam kto woli. Karta ta mówi o tym, że stworzyliśmy sobie przyjazne dla siebie otoczenie i korzystamy z owoców swojej pracy. Wszystko osiągnęliśmy dzięki sobie, dzięki naszej pracy. Mamy ten spokój, którego, który poszukiwaliśmy, mamy bogactwo materialne. To nie musi być wiele. To nie musi być wiele. Ten spokój taki, to, ta karta mówi o takim naszym wewnętrznym spokoju, że wszystko mamy, że nie musimy się aż tak martwić, aż stresować. Um, zyskaliśmy już to bogactwo materialne w cudzysłowie, i teraz musimy umiejętnie nim zarządzać, by nie, nie okazało się ulotnym. Sukces, na który od dawna pracowaliśmy, my jesteśmy na przy, przy uprzywilejowanej pozycji w ten sposób. Karta ta symbolizuje otrzymanie np. spadku, znaczący wzrost dochodów, korzyści materialne, wygodę, przyrost dóbr materialnych. Ta, ta karta jako rada, tą kartę możemy wziąć jako radę, taką, żeby upiększać swoje otoczenie. Ta karta opisuje osobę, która po prostu jest zadowolona ze swojego życia, wykształcona, spełniona zawodowo, posiadająca jaka, jakąś pasję, które poświęca dużo czasu. Ta osoba osiągnęła już większość celów w swoim życiu samowystarczalna, niezależna. Ważne są dla niej sprawy związane z finansami. To jest osoba ładna, dbająca o siebie, mająca adoratorów, kochająca naturę. Karta ta wskazuje ogólnie taki komfort psychiczny. Jeżeli chodzi o miłość, mamy wszystko, aby pielęgnować nasz związek, cieszyć się tym związkiem, e, troska o partnera, dbanie o uczucia partnera e, to jest, ta karta symbolizuje związek, w którym są po, po solidne podstawy. Jeżeli jesteś osobą samotną, to ta karta jest również takim zwiastunem poznania kogoś, kto będzie podziwiał umiej Twoje umiejętności i talenty. Ta karta również oznacza osobę, która jest samotna, ale to jest samotność z wyboru. Ta osoba może nie szukać partnera, bo jest, ta osoba będzie zadowolona z tego właśnie powodu, że jest sama i szczęśliwa. Tutaj nie ma problemu. Jeżeli chodzi o pracę i finanse, Dobra koniunktura, czas rozkwitu, obfitości, sukces zawodowy, materialne bezpieczeństwo. Możemy mieć spokój, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, zawodowe. To jest jakiś awans pracy, ukończenie studiów, bogactwo. Mamy stałe źródło dochodów, niezależność finansową. Jeżeli ktoś prowadzi firmę, to ta firma będzie dobrze prosperować. Co się dzisiaj może wydarzyć? Możemy sprzedać coś, Jakiś może spadek, wygrana, szczęśliwy los. Grajcie w totka. Nie wiem, jak się gra w totka, nigdy nie grałam, bo nie mam szczęścia. Yy, ale ta karta jest przepowiednią taką, yy, że może nas spotkać miła niespodzianka dzisiaj. Mamy o czym, możemy otrzymać super wiadomość jakąś. Możemy, ktoś, ktoś może przyjechać, na, kogoś, na kogo czekaliśmy. I w tym dniu warto uwierzyć w swoje szczęście i dać mu szansę. Trzymajcie się kochani, super kartę mamy na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie, Buziaki, papa. Pa.